Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War na modzie Stardom Total War. No i co, mamy kolejnego generała, mamy jakiś wielki potop. Korupcja oczywiście, no to musieliśmy stracić kasę, bo przekroczyliśmy 50 tysięcy. Po prostu tyle zarabiamy. Ale tak, wpiziamy baraki wybudowane. Co nam pozwoli, no, zerbować troszeczkę więcej lepszych oddziałów. Też tutaj werbujemy już kolejną armię. Teraz się myślę tutaj wbudować kopalnię w Modenie. Już też pod dochód, więc pójdziemy w to. Anconie już do końca zrobimy tą. Tutaj tak samo. Padowie. Myślę nad drogami jednak wpierw. Jeszcze została nam Wenecja, którą też zrobiliśmy. Tutaj zrobimy poziom drugi tej aneksji. Czy mogę coś gdzieś doszkolić? Mogę doszkolić tych, super. No i tak, mamy de facto możliwość zajęcia Treviso. I myślę, że się nam to uda. Nas nie lubią. Akcja. Rekrutacja. Rekrutujemy kolejną armię. Pewnie nam jacyś rebelianci. No i armia Genui, co mi się nie podoba. Tutaj się tam pojawia coraz więcej Genueńczyków. Jeśli to wszystko tutaj sprowadzamy, tych mogę doszkolić nareszcie. Żeby mieć wreszcie jakieś porządniejsze te. To też sferbujemy. Tutaj rekrutujemy dalej. Się to ładnie wszystko szykuje. No i myślę, że ruszymy na te. Tych odetniemy. Myślę, że na automacie to na spokojnie. Zdobywamy Treviso. Się to robimy sobie. No i w sumie teraz możemy iść na Udinę. Wenecję już coraz bardziej wypychamy, co mi się mega podoba. Udinę, okej, okay. Okej. Okay. My tutaj armię wenecką. Co mi się niezbyt podoba, bo mi się nie chce kogoś z nim bić. Nie, że nie jest pewnie jakaś genialna. Co oni mają? No to jest to mocne niestety. Na poprzedniej bitwie jednej tak rozgromiło, ale tu są dużo takich słabych niedobitków, więc myślę, że na luzie to pokonamy. Tutaj przeszkalamy tą jedną armię, co tak oberwała mocno. Tutaj dalej doszkalamy, się to ładnie wszystko doszkala. Coś mogę? Mogę zrekrutować te dwa oddziały, co z chęcią zrobię. Tutaj konnice, Urbino. Urbino nie mogę niestety nic takiego lepszego zrekrutować. Tutaj mógłbym potem ich dosłać w sumie za niedługo. Byśmy mogli ruszyć, czyli tak, ciebie zostawił, zostawię was, zejście poobijani. Tych chłopów zostawimy. I tobie bym zrekrutował te dwa oddziały tych łuczników. Idziesz tu. I tak, na pewno weźmiesz tych naszych kozaków ciężkich. Więcej konnicy się przyda. Kuszników. No jeszcze mamy dwa sloty. To bym wziął te dwa oddziały pikinierów. Jest z tego więcej. No i mamy armię gotową. Która tutaj idzie. Mamy kolejne jakby gotowe oddziały. Dobra. Jest ok. Tutaj jesteśmy, no już prawie będzie w czołówce. Tak mieć jedną flotę, nie? Panie, w sumie możemy. Gdzieś w innym miejscu, nie tylko tu nie mogę. Doszkolić, a doszkolimy ich. Nie mogę nigdzie indziej zrekrutować oprócz w tej Ravenie. No to zrekrutujemy tutaj tą jedną flotę. I zakończymy turę. No i dobra, myślę, że będziemy mogli za niedługo ruszyć powoli na Udinę. Zrobić jak najszybciej, zanim ci zostaną przywróceni do łask. Przez papieża. No chyba, że podpiszemy z nimi teraz pokój. Tego nie chciałbym, bardziej chciał ich już rozbić do końca. Zebrać dwie armie z Treviso jeszcze i Wenecji, połączyć to co da się. No i ruszyć po prostu do boju. Na nich. I ich wykończyć. Weźmiemy gildię mieczników, mamy tu dyplomatę, który niech idzie tam.
Okej, znowu mamy we Florencji śmierć nawiedza kraj niestety. Mi się nie podoba, bo cała lista jest oddziałów do rekrutowania, super, nie? Taka zablokowana, czyli po prostu nie mogę nic z tym zrobić. Tutaj bym wyprodukował, no coś pod zarobek, nie? Nowego. Dobra. To w Ravenie, to... 3000 to 3000, wyjmę to jednak, bo to jest pewne 200. W Bolonii pełna autonomia, w Treviso idziemy w to. Też nam się to naprawiło, super. W Bolonii badam się tak, zrekrutowało, nie myślałem, że tu gdzie indziej nam się zrekrutowało. Więc dobra. Tu jest spora armia, która pobić będzie trudno. Mogę tutaj doszkolić w sumie wszystko de facto. W sumie. Więc tak, bym nawet wziął może... Tak, będę wziął was, jesteście zdrowi. Was też jesteście zdrowi. Jeśli chodzi tutaj. No was. Was. Okej. Okay. Te oddziały. Mogę coś doszkolić? Nie, niestety. Zaklejmy te dwa oddziały chłopów do garnizonu, by było. Ty niech tu stoją oddziały jak na razie. Tutaj w Vicenzie też niech to stoi. Ja nie mogę się z nimi bić na moście, bo oni mają zbyt dobre jednostki. To jest Fanti Damar, ten jeden kozacki oddział. Niestety, dobra. Nie no, nie zrobimy tylko tyle. Ja chcę dobić Wenecję na tych terenach, wypchnąć ich już z tych Włoch. I Słowenii. I Austrii w sumie też. I Chorwacji, oni tak siedzą już. Co chcecie, Wenecjanie? Chcą pokój. Wezmę pokój, jeśli dacie nam Udinę. No to nie, no to wojna dalej trwa. Zbierają armię niestety. Niestety zbierają armię, jak z dochodami jest. Naszymi. Dobrze nadal. Weźmiemy gildię lepszą. No i tutaj Austriacy się pojawili. Czy oni się tuką z nimi? Tak, tuką się. Wenecja się tuką w sumie z każdym. Już. Okej. Okay. Jeden oddział mocny mają. Dwa mocne oddziały w sumie gdzieś tak mają, niestety. Jest nasz zabójca, nie? Dobrze myślę. Tak jest. Dobra. Okej, i tak. Druga armia. Mogę dalej przeszkalać, super. Treviso. Tutaj umierają, niestety. Tutaj port wybudujemy w Luce. Raże.
Już całkowita autonomia. Tutaj też. Też, dobra. Let me strike, my lord. Yes, lord. Creating a huge fighting force. Już nam przeszkolili. Czy jakby oni się nie odnawiają, niestety, widzę. Dobra, weźmiemy tych. I tych. Dobra. Kolejni nam poumierali. Niestety, nie mogę przejść przez te tereny. By nie rozsiać zarazy na resztę państwa. Bo tego nie chcę, to się wydarzyło. Więc tak. Mamy jedną flotę. Jakby tą flotę posłać tu. I zaatakować ich od tej strony. Tutaj niech to tu stoi. Zaatakujemy pole wpierw. Tutaj ich odetniemy. Pozara jest oblegana przez Węgrów, więc też dobrze. I to wtedy rozbije ich wojska, myślę. Bo to w tym jednej kupie to tego nie chce walczyć z tymi dwoma armiami weneckimi. A jaki pole już dobędziemy, to ich odetniemy. Będzie fajnie. Ogólnie wybuchło też powstanie na Serbii, więc się dzieje na tej mapie. Ogólnie całkiem pozytywnie jak na razie odbieram tą modyfikację. No kurde, oni tutaj złażą się wszystko. O! Się wycofuje, idzie na mnie. Dobrze. Hunter postanowił rzucić wszystko na jeden ogień. Więc dobrze, dobrze. Dzięki temu myślę, że będzie łatwiej zdobyć te tereny od tyłu im wejść. Znowu śmieszanie za kraj. To jest wioska. Super. Tu straciliśmy chłopa. No i mamy. Okej. Okay. Genua papieżowi. Ja będę trzymać stronę papieża. Więc dobrze. Nie zostaję ekskomunikowani. Więc mam kolejny powód, aby ruszyć na Genuę już dzięki temu. Bardzo dziękuję. Zdajemy katedrę. Dzięki temu ja mogę na nich ruszyć, jak mówiłem. Przejdziemy tak tymi terenami, by nie włazić na tereny Florencji, które... są zakaźne i będziemy wszystko zbierać w Pizie i w tych terenach. Więc dobra, tutaj to zwerbujemy w Luce też, werbujemy już lepsze oddziały, które ruszą po prostu na Genuę. No co, zdradzają papieże, no to dostają po dupie. To byśmy pokonali, bardziej boję tych. I nie mogę tutaj wziąć tego, ale mogę zobaczyć co mają. To jest mocne, to i to, dwa oddziały, no w sumie ta kawaleria to trzy. Tutaj, no to jest mocne. Więc ja się tutaj wycofam w sumie. Chyba się wkopałem troszkę. Dobra. Tutaj weź te wszystkie możliwe oddziały. Co możesz? Nie będzie to genialna armia, tak coś czuję. Ale zawsze jakaś.
Marcin. Zawsze jakaś armia wsparcia to będzie, po prostu. Dobra. Jakbyś może się uda, 5%. No nie udało się. Niestety. No i tu jest ta głupia zaraza, co mnie mocno blokuje. No dobra, tu rekrutuję. Mamy nawet Węgrów. Arec, coś mogę zwerbować takiego lepszego? Mogę to bombardę w sumie zwerbuję. I tych kuszników weźmiemy. No i tych pikinierów. Super. Zara obroniła się. O dziwo. Jest dobrze. Dobra. Zakończymy turę. No i dobra. Ja muszę czekać, co zrobi Wenecja, nie? Bo jak jeszcze przyprowadzę tą armię z Poli, wycofam. No to oni są bez szans już. I oni będą upadać. Ogólnie już Wenecja upada, taka jest prawda. Wycofują się. Super, możemy rozbić tą jedną armię teraz na spokojnie. Komputer jest zbyt głupi. Stawił tą jedną armię. O, Genua mi powiedziała wojnę. Chciałem na nich iść, sami mi powiedzieli wojnę, więc... Oni mi pomogli. Dziękuję bardzo. Chciałem im powiedzieć wojnę, co sami powiedzieli. Dobra, okej. Okay. Otomani są najsilniejsi. Teraz. Tak. Okej. Okay. No i ci nawet powiedzieli wojnę. Flotę weźmiemy tutaj, się przyda. I dobra. Bierzemy Węgrów, bo są mocni, konnica. Okej. Okay. Umiemy specje. Florencja skończyła zaraza. Idziesz tu, do Pizy. Tutaj niech się to doszkoli, to co się pozarażało. W tym wypadku. Dalej werbujemy. Tutaj mogę dowerbować te trzy oddziały w luce. Nic nie mogę takiego ważniejszego oprócz was. I tak, jeśli chodzi tutaj, to robimy. Ale co? W sumie to wybudował. Będzie spokój w Sienie. Siedziby kupców są kuszące, ale lubimy to. Shipwrightsy. W Modenie drogi. Padowie to. Port. Kupuję port na ten moment. W Wenecji. Treviso. Mogę doszkolić i wbudujemy tutaj to. Jeśli chodzi tutaj, mogę doszkalać, nie mogę, tu też nie mogę. Nie mogę doszkalać niestety. Tu gdzieś skupiec, kupiec mi się nie podoba. Jakiegoś kupca jednego mogę zwerbować, nic więcej. Niestety. Więc dobra. Zablokujemy mu przejście. To jest 2 do 1 z bitwa. Zablokujemy tą lepszą armią. Oni w sumie nie mają tutaj żadnej konnicy, więc my ich strzelców wyrżniemy. To jeden oddział groźny to jest to. Myślę, że to jest płaski teren. Czy tą bitwę ma sens rozgrywać? Myślę, że ma, bo generał jeszcze jest na milicji. Rozbijamy do końca Wenecję. Trzeba ich tą wypędzić już. Jak myślę, że będziemy te Udine i Gors, to podpiszemy z nimi pokój wtedy.
A potem skupimy się na Genui już w 100%. Dobra, teren mają pod siebie, dobry, niestety. U mnie strasznie dużo osad tu jest takich. My troszeczkę strzelców. Dobra. No idzie o kawalerii taki pobijany, ale dobra. To było pewne, że oni się. A my w sumie byśmy tu popędzili. Dobra. Też biegiem, panowie, biegnijmy. My ich wypędzimy, będziemy ich w dół po prostu, bo oni tutaj idą. Wenecjanie, oni idą wszyscy w tą kupę. Generał? Nie. Generał będzie gdzieś tu. Tak, tu jest generał wenecki. Chyba też biegiem. Ci wychodzą nasi. Dobra. Już strzelają do nas? Jezu. Już mogą nas strzelić, się nie spodziewałem tego. Autentycznie. Okej. Będzie ona szarża, myślę, że siądzie dobrze. Siadła beznadziejnie ta szarża. Dobra, wy tych rozbijcie. Powinni zaraz spanikować. Dobra, spanikowali. Okej. Wy łapcie tych. Dobra, moja kawaleria. Wy w tych. Battle is in our favor. If we remain true and whole, we are blessed. The enemy General Pat, super wbicie. I wy w tych. Na dobicie. Wybić Fanti Damar, bo nie, nie się, co, żeby nie tracić tyle ludzi. Generał ich spanikował. Ci jeszcze się biją. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Dobra, generale, wycofaj się. Wygońcie tych.
Dobra, gonić ich, panowie. Wy tych gonić. O, tu się jeszcze bijemy mocno. Dobra, wszyscy spanikowali. I gitara! Damy nam dwójeczkę. Kto jeszcze tutaj ginie? Żeby autentycznie musi nawet ginąć w takim momencie. Dobra, tą 120 trzeba na pewno wybić. Dobra, wy tych. Dobra, atakujcie komputer. Ty już nie złapiemy, bo uciekli. Dobra, wy tych złapcie. Wszystkich łapiemy po kolei. Do zera. Mieliśmy 7%, oni wszyscy de facto wyginęli. Koniec. Jeszcze jakiś nam zginął pod koniec tej bitwy. 300 straciliśmy za całą armię. Myślę, że w porządku straty. Według mnie cała armia wenecka za 300 hopa. Z czego to jeszcze nie jest taka genialna armia, co de facto tu mamy. Wybijamy wszystkich. Co innego, Gors jest oblegany. Stał ten pan. Bram to oblegamy. Ty stań tutaj, myślę. Tu. Żeby nie było. Co do tej poli. Ja bym coś tutaj potem zostawił, nie? Bym zrektował może z jeden oddział tych chłopów. Na koniec. I zostaje te dwa oddziały, się przeszkalają. Dobra, co do tych terenów. Tutaj się to ładnie doszkala. Wojsko się szykuje. Drugie. Jak to tu mamy? W sumie powinno być dosyć proste zdobyć Zenę. Zobaczymy też mapę, na koniec będziemy kończyć ten odcinek. Więc no, jak to tu wygląda? Genua nic tu nie ma, o dziwo. W tych terenach. Bo oni w Patrzu też nic nie mają, więc myślę, że jeśli na nich ruszymy, to tak powinien być bardzo udany szybko. Tutaj nawet się coś dzieje. Na tej północy, w ogóle jest spokój. No tutaj te dwie osady. No tutaj jeszcze jest ta Zara Wenecka. No i mają pewnie jeszcze tylko, no, tutaj te dwie prowincje. Niestety, tutaj w Bizancji mamy też bunt Serbów. Nadal trwa. Bośniacy coś zdobyli. Ragusa upada. No, coś się tam dzieje. Mało ciekawie. Jeszcze tam na tych terenach. Dostają po dupie Tatarzy Krymscy przez Mołdawię. Tutaj nudy. Ale ci tu weszli już na te obszary, więc dobra. Ja wam tutaj podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.